Hobby nie jest elementem determinującym zaproszenie do kolejnego etapu, ale na pewno warto ująć je w CV. Podając swoje zainteresowania, dobrze jest je też dookreślić. Może to być ciekawy temat do small talku podczas rozmowy rekrutacyjnej. Hobby może być też dobrym haczykiem do rozmowy po angielsku. Dlatego przed ewentualnym spotkaniem przećwicz sobie odpowiadanie w języku obcym na pytania ze zakresu swoich zainteresowań. Myślisz, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych to zbędna formalność? Niestety nie. Brak odpowiedniej formułki może sprawić, że pracodawca nigdy nie przeczyta Twojej aplikacji. Dlatego koniecznie umieść ją w CV.